Hej, cześć, siemano, mam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w na kanale, a w pierwszym odcinku zagrajmy w Astez, czyli w grę, w której wcielamy się w... mikrofon, dlaczego ty ciągle mi kurwa spadasz? Co mam zrobić, żebyś tu stał w miejscu? I stój. Wracając. W grę, w której wcielamy się w wojownika Azteków. Niestety nie ma to polskiego języka. Dolina Meksyku, 1428, chyba przed naszą erą. Trzy wielkie miasta uformowały przymierze, a nowe imperium się zrodziło. Ludzie są odważni, ambitni, pomysłowi i... bardzo wojowniczy. W Tototl, nieśmiertelnym... A nie, wróć, nie. Aj, czyli ja, Tototl, nieśmiertelny, mroczny kapłan Nahuatl'a i ty, mój młody wojowniku, moi młodzi wojownicy, pomożecie to przymierze rozwinąć. W ciągu 100 lat pojawi się wielki wróg. Musimy być przygotowani i zmienić los naszego ludu. Dobra. Ja już w to grałem, na starym kompie zdarzyło mi się jeszcze w to grać, nie? Starting weapon. Włócznia czy miecz? Zostawiam przy mieczu na razie. I teraz uwaga. Ja mam aktualnie jednego ziomka tylko i muszę teraz wybrać, czy chcę plus 5 do zasobów, czy może chcę iść tutaj na przykład po jakiś przedmiot. Nie pamiętam też, czy nie była opcji, żebym mógł... Nie wiem, czy to jest na jedną turę mogę użyć, mogę iść na wszystko, czy mam tylko jednego ziomka póki co, bo wiem, że są też... Mogę też ziomków sobie dodawać, nie? Item Smoking Mirror. Zwiększymy poziom trudności. Odblokowuje Boga. Okej, tutaj zarażone miasto mogę zmienić neutralne za 8 zasobów. Tutaj neutralne miasto w miasto Imperium. Tutaj 5, aby dostać 2 randomowe itemy, albo 10, aby zaprzepaścić Imperium od chyba wyginięcia, coś takiego. No dobra, czyli zapasy albo itemy. Szczerze, zapasy będą lepsze. Zobaczmy. Jest grupa młodych, krótko mówiąc, zdrajców w mieście, która pobiera haracze i znęca się nad innymi w strefach komunalnych. Przelej ich krew i zrób to publicznie. Okej, okay. I teraz tak. Jak to wygląda? Wysyłam ziomka. Jeśli przegram walkę, tracę ziomka i jeśli mam tylko jednego ziomka, to kończę grę. Jeśli pokonam wszystkich w 3 minuty, dostaję 5 zasobów. Ale jeśli w trakcie walki zdobędę jeszcze 50 tysięcy punktów, dostanę dodatkowo zasoby. Więc postarajmy się zrobić ten cel dodatkowy. Najlepiej jest to zrobić. A dobra, okej, okay. Już tak właśnie nie pamiętałem, jak była ta kombinacja, mogę sobie przypomnieć. No dobra, zbierzmy teraz krew trochę do naszego boga. Łapmy. No właśnie, muszę, to jest najgorsze, muszę tutaj odpowiednio szybko reagować na takie poświęcenia, ale dobra, na spokojnie udało się zrobić ten cel dodatkowy. 13 unikalnych ataków, ale najwięcej oczywiście dają te egzekucje, czyli poświęcanie po prostu ziomka naszemu bogowi. Czyli w tym przypadku bogowi wojny, którego aktualnie mam na podrędziu. I dobra, tutaj nie mogę wysłać, ale tu jeszcze mogę. Okej. Okay. Dobra, jeśli pokonam 6 w 3 minuty, to dostanę jakiś
No, no tak kolorkami szary przedmiot, a jeśli pokonam, jeśli wykonam dodatkowo jeden atak Boga, no to, no to wykonam, dostanę wtedy taki niebieski, taki zielony przedmiot. Tak? Czy... A nie, też tego nie mogę zrobić, no to czekaj, no to halo, grą. Nie wprowadzę mnie w błąd. Dobra, tutaj trening, dostaniemy ziomeczka. I czy to mnie kosztuje ziomka? W sumie no, jest taka szansa. Dobra, tutaj. Zwiększamy populację. Albo tam możemy sobie kolejne miasto przyłączyć. Dobra, na razie wysyłamy ziomka, żeby wytrenować kolejnego. Ja nie lubię tego w tych ziomkach, nie? Ale jedynie ci będzie, jak mi się przyjemnie teraz walczy, widząc po prostu, co robią moi wrogowie. Aj. Dobra, poświęcamy. Tutaj cel dodatkowy, żeby wygrać w minutę lub krócej. No i to się udało. W ogóle testy chwyciłem tutaj przypadkowo, zrobiłem tą. Zrobiłem mu egzekucję, no bo nawet nie wiedziałem, że jest przełamany. Ale proszę bardzo. O, ja i dostałem jakiś przedmiot. I mamy też ziemeczka. Dokument... Royal... To jest royal to jest szlachta, jeśli dobrze kojarzę. Czyli taki szlachecki dokument. Wyeliminuj jednego z twoich ziombli za 21 zasobów. Albo wyeliminuj... cel na jakimś hiszpańskim evencie. Hiszpanisz, czy tutaj po prostu będzie jakiś konkwistadorzy będą, czy coś takiego, żeby będzie zabić. No i to mi się bardziej podoba. No i dobra, możemy zwiększyć populację, albo przyłączyć kolejne miasto. I szczerze, wolę to miasto od tej populacji. Dobra, jak to jest? No, jak się czas skończy, albo przegram, no to koniec festiwalu, więc to jest dla mnie akurat dobre, no bo w tym momencie ja za to nie dostaję żadnego bonusu, znaczy żadnej straty. W sensie, jeśli przegram, to koniec. Festiwal się kończy, ale ziomek przeżyje i tu mamy wszystkie rodzaje typów, jakie, jak widać, jakie są dostępne. A wiem, że im ileś tam chyba populacji, to jest zwiększenie po prostu też levelu miasta, tylko właśnie nie pamiętam, ile konkretnie trzeba na dane poziomy zrobić. No ale still, to wolę zrobić później. Na razie, im więcej miast mamy na początku, tym lepiej dla nas. Bo tu na szczęście, my nie musimy dbać o to, żeby w tych miastach coś się działo. Nie musimy dawać sobie jakieś dodatkowych rzeczy, ani wysyłać nic takiego. Już w środku też to złapałem. O, ma akurat ten boski atak teraz następny. Dawaj. Mamy. Teraz jestem, dobra. Jebut! Siano. Krwi. Au. Nie będę to się blokowało. Aha, triggerem, dobra. W sensie prawym triggerem. Może jestem chyba lista kombosów, muszę mu przejrzeć, bo kurde, trochę w dupie jestem aktualnie, jeśli chodzi o takie po prostu używanie tych rzeczy. No dobra, miasto przyłączone. Nie będę czytał za każdym razem tych wszystkich wpisów, po prostu będę sprawdzał, co muszę zrobić, nie? Żona ze szlacheckiego rodu. Neutralne miasto staje się miastem Imperium. Albo dostaje darmowego ziomka. Weźmy to i użyjmy to od razu. A wtedy będziemy mogli już tutaj wziąć tego. Items. Aktywuj. Tak. Bo to jest darmowy ziomek na start, nie? No i dzięki temu teraz możemy też wykonać to. Padł. Padł. Wow.
tę krew na bieżąco zbierać, bo ona niestety się... Ej! Musi bardzo szybko zużywać. Kurde, akurat temu do egzekucji. Chodź. O kurde, kontry mam do wykonania, fuck! Czekaj. Nie chcę poddać walki. O, kontrolki, jak jest kontra? Aha, nie ma. Au. Dobra, moment, czekaj. Dobra, załóżmy taktyką, no to kontra jest pewnie... Nie, to jest po prostu jebnięcie tarczą, nic więcej. Zagarniamy więcej krwi. Au. Aha, dobra! Okej, czyli tak jak, trochę jak w takich starszych gierkach, czyli kontra to jest... Czy, Boże, starszy, jak w DS-ach. Muszę w odpowiednim momencie podnieść tarczę, żeby zrobić kontra. O ty, się w ogóle leczy, jak zbieram tę krew, tego nie wiedziałem. Kurde, no i zabił mnie, nie znam żadnej kontry. Ale teraz, ja na spokojnie tę kontrę bym teraz myślę zrobił. Jakbym się do tego... A w sumie, właśnie, jaka była nagroda za tę kontrę? A, jakiś set kosmetyczny. Dobra, no to... Jakiś mega też to nie było złe. O, a nie! Nie, dobra, jeden populacji to jest od razu jeden ten. To jest jeden level od razu. Okej, okay, dobra. Czyli teraz tak, mamy 2, 3, 6. Nie wróć, mamy plus 10 zasobów teraz będzie, okej. Okay. Ale mam 18, to wiecie co, to czekajcie, jeszcze tutaj zużyjmy jednego agenta, konkretnie księżniczkę i przyłączmy sobie dodatkowo jeszcze jedno miasto. Teraz które? Więc jest chyba, a nie, tu jest druga trójeczka, czy druga, kolejna trójeczka właściwie. I młody ziomek, zainspirowany przez rozrost Imperium, obiecuj, młody wojownik, przy obie, nie, obiecujący młody wojownik, przyrzeka swe życie Tenochtitlanom. I cyk, dostaje darmowego ziomeczka. Super. Świetnie, czyli mamy teraz czterech ziomków. Oczywiście go nigdzie nie wyślę, no bo nie ma już czego, nie ma już gdzie go wysyłać. Teraz kosztuje to 10. Dobra, to na razie nie mam czego wykorzystywać, więc kończymy górę. No i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Zobaczmy. Znieważenie Boga Słońca. Jeśli to zrobimy, no to zapobiegniemy ciemności. Jeśli to zrobimy, zapobiegniemy suszy, a tutaj zdobywamy itemy. No oczywiście warto zrobić to i to. Dobra, czyli mamy tutaj. Najlepiej nie zginąć. Czyli muszę pokonać w 2 minuty wszystkich wrogów i najlepiej jeszcze trafić się mniej niż 4 razy. Zajdzie mi jeden strzał na szczęście. Egzekucja? Akurat nie ten, no come on! I jak jitnie! Trzeba to składać. Egzekucja.
No i ładnie, super, akurat ten gościu tam dalej też był na egzekucji. Tylko po prostu, przez to, że nie zdążyłem do niego dojść, na tego nie zrobiłem mu egzekucji, ale gościu zginął po prostu od ran. Także super. Zapobiegnięto mrokowi. Kula światła tworzy na mapie event plądrowania. Albo podatek, wybrane miasto daje ci 9 zasobów, ale staje się neutralne. Okej, okay. Może być. Teraz item. Tutaj jak gościu z... Tutaj ile? Jedną kontrę muszę zrobić, żeby dostać bonus. Spoko. No bo oni strasznie wolno reagują. A, czekaj. Ja chyba w ogóle zrobiłem te, zaraz te kontra, prawda? No. Atakujcie mnie któryś. Ale może mieczem? No. No, teraz się udało, dziękuję. Dobra, czyli blok w dobrym momencie, ale od razu muszę też zrobić atak, żeby się udało. Na kontrze. No trochę jak w God of Warze, w takim, z tych starszych God of War. Blok momentalny, od razu kontra, nie? Zobacz, wysyła dostępnego ziomka, aby wszedł do podziemia po łupy, ale może on zginąć, albo... Albo tworzymy ten festiwal, który zwiększa populację. Okej, to jest spoko. A, i teraz... A to było chyba z tego bonusu i teraz zostajemy normalnie tutaj. Cel otrzymuje festiwal rzezi, który... Może dać zajebiście duże zasoby jako nagrodę, albo zwiększamy populację o 1. To kurde mi się naprawdę podoba. No i zapobiegniemy suszy. Kurde, nie patrzę na cel. Jaki jest cel? Okej, więcej niż 100 tysięcy. No to mi się na koniec się uda. Już się udało. Jeden. Drugi. Milion punktów mam ponad. Słuchaj, jedna egzekucja za 500 000 mi aż weszła. Okej. Okay. Suszy zapobiegnięto. Quetzalcoatl. Może być ofiarowany jako boski... Kurde, to był tribute. Dar chyba. W Tenochtitlanie. Sprawia, że jest słonecznie. Nie może być użyty podczas suszy. Albo... jakiś skład eliminuje za koszt 3 zasobów eliminuje dany event. Dobra, weźmy Quetzalcoatla. Nie wiem, czy dobrze w ogóle wypowiedziałem teraz tą nazwę. Ale tak, dla tych, co nie wiedzą, Quetzalcoatl to jest właśnie... To jest właśnie... Bóg, taki odpowiednik Boga Ra dla właśnie tutaj naszych ziomeczków. Zasobów. Zoby nie skradziona. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay, tutaj będzie gorzej, bo zasoby ci bardziej twardsi.
ja mogę to trzymać jeszcze. Idealne wyczucie teraz miałem na użycie tego. No i już ostatnie do poświęcenia, także jazda. Kolejne zwycięstwo. Proszę bardzo. Zasoby nie skradziono i dodatkowo coś tam jeszcze dostałem. Jakiś przedmiot. To już znamy, a tutaj usuwa wszystkie misje i respawnuje nowe. Okej, okay, dobra, ale weźmy sobie to. Zobaczmy, to do mnie przemawia. Tutaj combo 16 lub więcej ciosów. Okej, okay, myślę, że się uda na spokojnie. Właśnie, warto by nie próbować z tymi atakami. O no nie! No i chuj, nie uda się. Nie uda się. Chyba? Nie! Dobra, jeszcze się udało! Jezu, nie wierzę! Już wiem, że to spierdoliłem, bo miałem tak na końcówce, ale ktoś mnie trafił, ale nie, dobra. Jeszcze się na szczęście udało. Proszę bardzo. Jakiś item dostaniemy. Podatki. Albo to. Dobra, weź podatki, bo to jest jakieś lepsze. Co chodzi tutaj? Pokonaj w niej 3 minuty, to zniszczymy siatkę szpiegowską. Wykonaj boski atak, to mamy dostępny przedmiot, ale jeśli przegramy, albo tura, albo skończy się czas, no to ziomek zginie, a szpiegowie uciekną. To postarajmy się do tego nie dopuścić. Myślę, że ten... Że ta moja egzekucja to jest jak w Carrefourach finisher, czyli jestem niewrażliwy na jakikolwiek cios. Wypada tego używać jak najczęściej. Czyli tak, kiedy tylko ma się okazję. O, a nie, dobra, wróć, jednak nie jestem niewrażliwy na wszystko. Bardzo ładnie to idzie. Ja nie wiem, czy ja dotarłem dalej niż kurde trzecia tura na moim starym kopie, bo tamto miałem... Ja pierdolę. Tamto była strasznie chujowizna. Jeśli chodzi o w ogóle w grę, to było strasznie mi lagowało po prostu. I nie dlatego, że miałem słaby net, bo to nie, gra, ta gra na necie nie bazuje, ale po prostu miałem strasznie chujowy osprzęt. Nawet na tak prostą grę. Przez to właśnie nie dało się w ogóle w nią grać, nie? Dalej, przyłączenie się do Imperium. No to zacznijmy od tego. Come on, no nie proszę mnie nie przerywać moich... Proszę nie przerywać składania ofiar. Bogowie tego nie lubią. Ej, przecież zrobiłem chyba tego. No, boże, kiedy to jest mylące, jak kurde gość jest tutaj nade mną, ale i tak może nie trafi. No, ale muszę też pamiętać, że ja też mogę go trafić w powietrze, w przerwę, co tak.
Kurde, chciałem zrobić egzekucję, a walnąłem chyba tak po prostu. No dobra, udało się zrobić jedno i drugie, więc proszę bardzo. Dokument albo żoneczka. Żoneczkę, poproszę. Zaraz możemy korzystać na czymś. Okej, okay, nie uderz. Zostanę uderzony mniej niż 5 razy. Okej. Okay. Ale pytanie, czy 5 razy to już jest koniec targetu? Czy 5 razy jeszcze liczy i więcej niż 5 dopiero policzy jako. Jako właśnie te. Spierdolony target. Ładnie, jeszcze kontra poszła. No ej! Nie! 5! Już 5 liczy! No kurwa, nie wierzę! Ale dlaczego ten cios nie piaskiem czy innym gównem, który tak rzuca i wpysku się czego? Cios! To nie jest cios! On po prostu na chwilę oślepia! No dobra, najważniejsze... Tylko jakiś przedmiot bym dostał, więc to nie jest jakieś mega mi potrzebne. No nie powiem, wolałbym na pewno mieć to tak czy siak. Ty gnoju. Jestem ciekaw, czy poświęcenie się skaluje z ilością kombo, nie? Bo miałem dwa kombosy, to waliłem za 20 tysięcy punktów dostałem dostałem z poświęcenia, ale jak miałem 13, to już miałem za prawie 100 tysięcy. Zwiększam populację o 2 albo to. Zwiększam populację o 2, proszę. Okej, okay, zróbmy teraz tak, wykorzystamy dwa itemy. Czyli tak, najpierw weźmiemy sobie to. To dołożymy tutaj. I teraz tu wykorzystamy belisk. Świetnie. I coś jeszcze mogę tutaj dać? No tego wolę teraz nie używać, no bo niestety nie będę miał wystarczająco, żeby to wykorzystać. Tutaj event na plądrowanie. No nie, dobra. Zajmijmy się tym w takim razie. Pamiętać, że by inne bronie pokazać wam, czyli na przykład te... Na przykład te włócznie. Man! No! Ja pierdolę, nie wierzę. Cały czas nasłuchuję za dźwiękiem konkretnym, czy takim właśnie jakby na pęknięciem szkła czy czegoś, to sprawia, że właśnie jest dostępne już przełamanie typa. Teraz już mam blok, ale nie oberwałem chyba. Jest dobre. Wspominam, że mogę też po nogach i przecież jak oni się osłaniają. Przed włoskim atakiem się oczywiście nie wybronią.
No ej, co to miało być teraz? No. Kurde, ale czemu nie mogę jeszcze pośmiertnie zebrać tego? Ajajaj. Jeszcze jedną fiolkę bym z tego uzbierał. Dobra, było chyba dwa, nie? No. Nice, plus 4. Tutaj odblokowuję armor i... accoutrements. Tutaj basic noble czy porter. No basic noble to mam cały czas chyba, no to weźmy tego portera. Proszę, już tutaj przy 6 jest taka... jakby świątynia Majów prawie, nie? Na Azteku. Dobra, widzę. Niestety rozprzestrzenia się zaraza. Okej, mogę teraz wybrać dodatkową broń po 6 turze. No to weźmy sobie włócznie. Mogę rozszerzyć populację, a mogę tutaj wyeliminować zarazę. To zacznijmy od tego. Kombo 36 ciosów jako dodatkowy cel. YOLO! Dzięki. 11 najwięcej póki co. No przecież zrobiłem unik, gro! W ogóle głównym celem to jest chyba ten ziomek właśnie tam, co tak strzela tymi. Kurwa, co za dziad! Ja pierdolę! Dobra, moment, bo teraz przegrałem, ale mogę to zrobić jeszcze raz? Gościu zginął. No. I chuj! Straciłem typa. Ja pierdolę. Ale to jest to w ogóle. Zajmę to sobie odpuścić te cele dodatkowe. Fajnie. Dwie kotry mam wykonać na cel dodatkowy. No. Dobra, obaj są do rozbicia, więc trudno. A nie, dobra, ten nie jeszcze żyje. Musisz jeszcze uda w tym razie. No, dawaj. Kurwa, po co? A, po co ja to wcisnąłem? Dobra. Nie będzie, ale nie było to też nic mega potrzebnego. To kolejny przedmiot tego do zdobycia. Dokładnie. Kolejne miasto w Imperium. Zwiększenie populacji, albo każde zabójstwo daje mi zasób. Dobra, mam na tyle, że mogę wybić jedno i drugie, więc... Thank you.
To on, dobra, on to kastował, on to kastował! Ła! Czekaj, jak mam broń zmienić? No ej! Ej no, fuck! Jezu, jak tu broń zmienić? W ogóle trzy wózki ataki były na podkowy cel. Jak ja mam zmienić broń? Setko sam też bym dostał. Dobra. Dobra, dwie fiolki napełniłem. To było. Ale wait, jak tu zmienić broń? Dobra, może być taka pomoc. Dobra, czekajcie. Campaign guide nie, combat guide na trzeciej stronie. Absorb blood, god attack, attack B, attack A, block, dash, grab, jump, move, switch weapons. O Boże, na krzyżaku! Coś, czemu mi to nie przyszło do głowy w ogóle, żeby to, tego spróbować? You. Ej, what? Co to był za atak jak w niczym wojna w Darksiders? Wow, no to poszło kurwa szybko. Ja pierdolę i to nie wierzę. Ludzie, no bez jaj. W ogóle 40 minut minęło, nie? Jeden zasób zgarnąłem. Kurwa, ale ta włócznia to chyba nie dla mnie. Dobra, loadout. Aktywny bóg, bóg wojny. Dobra, w górę mam miecz, w lewą, znaczy w prawo mam... tego, w prawo mam... włócznię. Aha, kurde, tak myślałem, czy mogę coś, kurde, tutaj zmienić, ale widzę, że na razie nie. Może to gdzieś tutaj się zmienia, ale raczej wątpię. Dobra, 82 zasoby. Czy mogę coś zrobić za te zasoby? Tutaj... Dissenting w neutralne. Okej, okay, na przykład tutaj. Okay, zaraz wyeliminowana. Tutaj też możemy się pozbyć. Tutaj też za teraz za 14. Dobra, z tym poczekajmy jeszcze, bo tu mamy dwie takie do tagowania. Może tutaj będziemy w stanie sami się tego pozbyć. Dobra, tutaj za 10 jeszcze mogę dołączyć tą. Miasto. Uuu, tutaj jeszcze takie za 3. Także weźmy. Tam za 1 jest. Okej, okay, tutaj 5, obydwa itemy. 10. Wait, bo teraz to przeczytałem w całości. Wydaj 10 zasobów, aby zapobiec aby Imperium nigdy nie popadło zarazie. To jakby... What? Jak? A chyba... A dobra, nie, dobra, w sumie już wiem, chyba wiem. Bo chodzi o to, że jak na przykład któryś z moich miast Imperium będzie w zarazie, to mogę tak za 10 sobie wszystkie oczyścić po prostu. Jeśli dobrze to rozumiem. Okej, okay, tu się rozprzestrzenia ta. Dobra, tu mogę wyeliminować zarazę. Czyli się przyłączą. Rzadki i cenny przedmiot. Tutaj zasoby nie zostaną skradzione. No i ponownie przydałby się czwarty ziomek, nie? Tylko ja musiałem go jak debil po prostu stracić, no to trudno. O, ale to się może przydać. Tu. Jest rozwinięta. No i nie ma się czym martwić. Dobra. Zginie. No, zginie jak spierdolę, więc spróbujmy tego nie spierdolić. Jasne. Sami taki sami tacy postawowi frajerzy. Widzę, więc no. Nie powinno być zmienić.
kurwa. Już ty gnoju. Dobra, muszę pamiętać, że jak wcisnę Y, czy tam trójkąt, podczas trzymania, to mogę go od razu zabić przez już egzekucji, kiedy on ma. Tak po prostu, takie coś. Dobra. Zobaczmy, kiedy Aztek zginie w walce, możesz... Aha, dobra. Kiedy jest przy śmierci, może wezwać innego, aby dokończył misję. Czyli stracimy albo jednego, albo dwóch, albo stracimy jednego i skończymy misję, albo stracimy dwóch i tak misję spierdolimy. O, ale tu mamy Boga Deszczu, więc to lepiej odblokować. No i pyk! Kolejny ziomek, dziękuję. Dobra, to oczywiście, najpierw wykorzystujemy ziomka. Bo warto mieć dodatkowego. Zobaczmy. W loadoucie muszę zmienić na Boga Deszczu. No to zmieńmy, zobaczmy co on ma tutaj do zaprezentowania. No i zobaczmy. A on mnie leczy chyba! Jeśli dobrze zrozumiałem teraz, co się stało na ekranie. Oh fuck you! Jezu, no nie wierzę, dopiero co typa odblokowałem, już go straciłem! Jezu! Wystarczają, bo kontrol nie umiem tak zejść niżej dobrze i przez to właśnie chyba nie umiem tak dobić. Nie umiem takich dobrych podcięć, żeby ich na raz się pozbyć. Dobra, i zobaczmy, czy mam rację z tym zdrowieniem. Tak. Zrobiłem przecież skok! No co? No kurwa! Ja! Kurwa, no co za jebany szmaciarz! Pierdolę, jednego dostałem, dwóch kurw wyjebałem w pizdu, no zajebiście, kurwa. Tu się zaraza zaczyna. Dostaję. Odblokowuję nóż, darmowy Aztek. Ci dołączają do Imperium, a tutaj miasto pozostaje w Imperium.
Dobra, na start poproszę o mojego asasyna. Proszę mi tutaj się podbić zarazy. Też. Tutaj też. Dobra, to jeszcze jest oddalone, więc to sobie odpuszczę. No i dobra, na razie jest spoko. Tutaj blokujemy nożyk, to będziemy jeszcze też spoko, żeby sobie to używać. Więc okej, ode mnie w tym odcinku to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Astez, w którym, no, może podziałamy coś więcej. Może sprawdzimy też sobie ten item, który tworzy ten event z plądrowaniem. Który to był ten? Nie, a nie, to jest eliminacja eventu. To był. Tutaj tworzy to, tutaj też festiwal. Nexani. O, tu. Ball of Light. Zobaczymy, co z tego będzie. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!